Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów: Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. Jesteśmy światłem, gdy nasze życie jest wartościowe, udzielające się. Zawsze taka myśl powraca, czy ja komuś oświetlam drogę do nieba. Czy ktoś, patrząc na mnie, może uwierzyć Bogu? Czy patrząc na mnie, będzie chciał się modlić, a może będzie chciał przeklinać księży, kościół, złorzeczyć Bogu? Jesteśmy powołani do bycia światłem, do bycia solą. Bez tego światła nie ma życia. Bez naszego życia Bogiem nie ma życia w innych. Nie ma życia. My jesteśmy tymi, którzy nie poddają się złym mocom. Nie powinni się poddawać. Zła moc to ciemność, a Bóg to światło. Jak wchodzisz w życie Pana Boga, to nie musisz nawet wiele mówić. Po prostu ważne, że jesteś sługą Pana Boga, jesteś Jego kapłanem, jesteś chrześcijaninem. Można powiedzieć o nas, że to, co mówi Biblia, że jesteśmy światłem okryci, jak płaszczem. I być światłem to być drogowskazem. To wskazywać na kogoś, na kogo? Na Boga. Po to żyję, żeby inni przez moje życie mogli zobaczyć Boga. Mogli zobaczyć niebo. Mogli zobaczyć niebo. Więc nie chodzi o mnie, chodzi o Jezusa. Moje życie jest w tym wszystkim nieważne, nieistotne. Patrzeć pokojowo, patrzeć łagodnie, dążąc do poznania Boga. Jak czytam tę książkę ojcu Dolindo, to co mnie zachwyca w postawie tego kapłana, to właśnie jego postawa. On przechodząc dawał ludziom do zrozumienia, że no właśnie, że idzie posłaniec Boga. Idzie posłaniec. Idzie ten, który służy Panu Bogu. Ludzie umacniali się w wierze samym przejściem ojca Dolindo, samą jego obecnością i tym, co było w jego spojrzeniu. Łagodność. A mówi Pismo Święte, że łagodność jest na skutek mądrości człowieka. Zatem światłem jest ten, który jest mądry, który jest łagodny, który wskazuje na tego, który go wezwał, na Boga. Jeśli wskazuje na Boga, jestem światłem. Jeśli wskazuje na siebie, jestem ciemnością. Co jest funkcją światła? Rozpraszanie ciemności, pokazywanie drogi, dawanie ciepła. Ciepła. I w ciemności niekiedy odczuwamy lęk. Być światłem to pomóc drugiemu człowiekowi wyjść z ciemności. Z ciemności, w której żyje. O tyle spełnia się w moim powołaniu chrześcijańskim, o ile pomagam innym zostawić ciemność. Przede wszystkim moje życie ma doprowadzić ich do uświadomienia sobie, że coś jest nie tak z moim życiem. Coś jest nie tak. Człowiek powinien zapragnąć porzucić życie, które przeżywa, a rozpocząć nowe. Nowe. Pokazać drogę, zachęcić, podnieść na duchu, zachować cierpliwość.
Być światłem to wnosić w życie innych takie treści, takie postawy, które ich ogrzeją, które wzruszą, a może rozrzewnią, pozwolą zapłakać. Uświadamiam sobie, że wtedy jestem dobrym kapłanem, kiedy zbliżam ludzi do dwóch sakramentów. Sakramentu pokuty i sakramentu Eucharystii. I w tym się wyraża to piękno kapłaństwa. Kapłan wtedy jest światłem i solą, gdy zbliża ludzi do spowiedzi, gdy zbliża ich i doprowadza do zaistnienia głębokiego pragnienia udziału w Eucharystii, przyjęcia ciała i krwi Pańskiej. Łazarza, Jezus nad grobem Łazarza wzruszył się głęboko, rozrzewnił, zapłakał. Wyprowadził przyjaciela z ciemności grzechu. I to wyprowadzanie z ciemności jest miłością. Ktoś musi się jej nie bać, by wejść w ciemność, by otrzeć się o nią. Jeżeli żyjemy w Bogu, to my się nie boimy ciemności, która roztacza się w ludzkich sercach. Nie boimy się tego, co może nas spotkać, włącznie z odrzuceniem, włącznie z przeklinaniem naszej posługi. Tak być z drugim człowiekiem, żeby on się nie bał. To jest powołanie chrześcijańskie. To jest bycie światłem. Tak być z drugim, żeby on się nie bał. I światło wyprowadza z lęku. Ono jest dla wszystkich, którzy są ze mną. Być razem to wprowadzać innych w takie klimaty, które są dla mnie bliskie, które uznaję za wstęp w powracaniu do Boga. I to, jak żyjemy, ma jeden cel – pokazać i doprowadzić innych do Boga. Życie zawsze może być szczęśliwe, jeśli wybieramy to, co nadaje mu trwały smak.